Dzisiaj będziemy oglądali ludzi, którzy mieli do wykonania tylko i wyłącznie jedno zadanie. Ale jakimś cudem... Nope. Ale jakimś cudem im to nie wyszło. Ja właśnie miałam teraz jedno zadanie do wykonania. No. Wysoko się zaczyna dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, czy też mieliście ostatnio jakąś wpadkę. Ja na przykład miałem. Włączyłem drukarkę swoją, bo jak dobrze wiecie, drukuję różne rzeczy na drukarce 3D i taki druk trwa 10-15 godzin. No i nie sprawdziłem, jaki filament, czyli to tworzywo, założyłem. Czy PLA, czy PTG, nieważne. Czy żółte, czy zielone, czy żółte, czy zielone. I w zależności od filamentu trzeba ustawić temperaturę stołu i temperaturę topnienia. No i puściłem wydruk, poszedłem spać, wracam za 10 godzin, patrzę, a tam bajzel. Nic się nie wydrukowało, wszystko się od stołu odkleiło i tutaj macie przebitki, jak to wygląda. Więc no, chciałem zaoszczędzić czas, a wyszło jak zawsze. Sprawdźmy, co innym ludziom nie wyszło. Może nam poprawią humor. Bębnista? O! O! Jak to mówią? Koniec koncerta! Widziałaś? A to jest gumowy młotek? To nie jest młotek. To jest różdżka Gandalfa. A. No. Gościu. Szybę zbił! On chciał... on wygląda jak ten aktor. Tak, on chciał zrobić tą samą scenę, co jest w filmie. Że tak do szyby przyszedł. Tylko, że szybę zbił. Au! O kurczę. Mój tata zrobił zamek w bramie. Nie dosięga. Dosięga? Ty, przekluczył wszystko, jest git. Co? Nie w tą stronę. Uwielbiam. Mocno. Jestem emocjonalnie przygnębiony. To jest bubble tea? Pękła szklanka. Oh. O! Ja się właśnie czegoś takiego boję, jak niosę gorącą herbatę w dzbanku. O no. Właśnie, to ja. I ta rączka jeszcze taka plastikowa. Ja raz miałam taką sytuację, że niosłam dzbanek z gorącą herbatą i chciałam go postawić na stoliku nocnym, a na stoliku nocnym stał laptop Krystiana, tak. I ta rączka odpadła od dzbanka i cały dzbanek się wylał, tak, na laptopa Krystiana, który nie działa do, tak, po dziś dzień. Tak. Powiedz to jeszcze, ja. Powiedz jeszcze, to ile ja. Laptop kosztował. 12 tysięcy. Tak. To ja. Tak. Nie gratulujcie. Tak. Nauczyłem ją latać po tym incydencie. Aha. Parzą ręce. Boso, boso on to robi. Tata robi to boso. Tak. Tak. A tam była taka grzałka pod spodem i na to się wylał olej i to się zapaliło? No, mocno. Tata boso to robił. Szkoda, że sobie jeszcze włosów nie suszył na mokrej posadce. Szaku, znasz ten temat? Coś o tym wiem. Raz tak było. Nie róbcie tego. Dobra, on tylko jedzie po papier toaletowy. Nie, ręczniki papierowe. Co to jest? Albo... Dobra, to jednak były farby. Wow! Ja nie wiem, czy mu dniówki starczy, żeby to posprzątać. Za mało 8 godzin w pracy. Dobra. Ja się pytam, dlaczego? I po co? I jak? No, chciała być śmieszna i udawać, że robi resuscytację? Tak. To fajnie. Co teraz? Co to jest? Ryby. Ryby nie... O kurde. Nie, tego nie zatrzymasz. Nie ma opcji. Co, on ściśnie to? To jest cały kontener ryb? Tak, on to ściska teraz. Patrz, chce ścisnąć. Zamknął drzwi? Szkoda, że tak ucięte. O mój... Rolka mu się cofnęła na kółka, bo ona na kółkach jest, nie? No to nie mają jakichś zabezpieczeń do tego? No przecież normalne, że się coś właśnie takiego może wydarzyć. Na pewno jest, ale albo urwane, albo po co? Bo daleko trzeba się nachylić, tak? Aha, tak. Znam temat. Kocham magazyny. Lećmy z tym. Jezu, przecież to jest niebezpieczne. Ale on ma taką tak delikatną kratkę tylko, nie? Tutaj nad głową. Nie wiem, czy jest jakaś możliwość wyjścia z tej sytuacji, bo to już jest pochylone, nie? To są jakieś energetyki ice chyba. No, warą. Tak! Oszukał przeznaczenie? Zwiał. Oszukał przeznaczenie. Kiedy starasz się wejść spóźniony, niezauważenie, ale Bóg ma inne plany. Okej, okay, sprawdźmy, o co chodzi. Siedzą, czekają na spotkaniu. To jest jakiś zoom czy coś. O! Filtr jej się włączył, grzybka. Jak coś to... Jezus, jestem! I od razu się jestem mu humorem z wąsem. Ale od razu wszyscy zaczęli uśmiechać, a tak to wszyscy byli tacy przy... Patrz, zobaczyła.
A wyobrażacie sobie, że na przykład te cztery osoby są osobami, które chcą po prostu zatrudnić się w tej firmie i przychodzi szefowa z grzybkiem na głowie. Poważna firma. Fajne. Żwirek i muchomorek. Company. O, wioso. Drewno. O kurde. O, to świetnie. Jak to wygląda? Jakby się wysypały paluszki słone. No. Ciekawe ile kosztuje. Patrz, patrz, bomb się poza głowę. Ile to kosztuje? No. Kilka hektarów lasu? Tyle. Wygląda mocno. Leci. Co leci? Co leci? O! Policjant! Co tam robił pan policjant? W porządku pilnuje? Czemu na łokciach? Czemu w ogóle na brzuchu, nogami w dół? Na odwrót zamiast na tyłku. Chyba, że go tak obróciło w róże. Albo ktoś go zrzucił. Dzieci, które tam śpią. Oho, panele kładą podłogowe, kafelki. O co chodzi? Nie da się drzwi zamknąć. O, jak majster zamontował! To jest niesamowita. A to łatwo, ściągnąć zawiasów i założyć. Albo tak specjalnie zrobione, ale śmieszne. Lotnisko. Co się dzieje? Meleksa ktoś, kurczę, na biegu zostawił chyba. On się już nie zatrzyma, no ale znajdź kozaka, że tam wskoczył. I ja bym tam nie jechał, nie ma opcji. Zostawiłeś to na biegu, to teraz baw się sam. Jak to zatrzymać? Zobacz, przecież to samolot rozwali zaraz, a to jeszcze jakiś prywatny chyba. Patrz! Rozjechał coś tam jeszcze. O, no muszą go jakoś... O! Przewrócić. Dobrze, właśnie. Gościu pomyślał tym paleciakiem. Wiesz co to było? To był samochód, który przywozi jedzenie i napoje. Aha. Do samolotu uzupełniali zapas na lot. Ha! O! Zapowiada się mocno. Dziadek! Akurat w jednym miejscu nie było śniegu na całym stoku. Jakbym siebie widziała, nie? Tak. Ja za każdym... Byliśmy raz na nartach i za każdym razem jak... Nie trafiłam w stok. Nie. Ale panikowałam i zawsze jakąś głupią akcję odwalałam. Albo spadłam z tego, albo źle zeszłam, szpagat zrobiłam, pamiętasz? Było. Nie pamiętam, leżałem na ojomie, zaraz z tobą. Pamiętam. Okej, wylewają sufit. Albo ławę. O kurczę. Dobra, ale jak to jest możliwe? Albo pod spodem te takie tyczki, które trzymają górę, puściły. Albo nie wiem, tego już nie naprawisz. Nie ma opcji, żeby to w jakiś sposób naprawić. Wiesz, jak to by było spawania? To jest jakieś plus 2 tygodnie roboty teraz. No, jak nie lepiej. Ale plus ile plecaka? Zobacz, on jej mówi, szturknij tą szklankę u góry. A najlepsza reakcja koleżanki, nie? O kurde! On się na pewno oduczył, już nigdy tego nikomu pijanemu nie pozwoli zrobić. To miało być tak, że kieliszek popnie kieliszek, wszystko ale, tak... Ale co ona miała w głowie? Nie no, bawimy się, nie? Jest impreza. Stara E-klasa, Mercedes. Znaczy nie jest taka stara, ale zobaczmy co tutaj zrobią. Oni go w ogóle chyba holują. Źle zapark... Patrz! Kurde, ale ja bym chciał zobaczyć minę tego chłopa. Po pierwsze, minę właściciela, a później tego gościa z lawety. Dobra. Ach, nie odwrócił się. Wyobrażasz sobie, źle zaparkowałaś, a ktoś ci tak demoluje auto i jeszcze rozwala ścianę gościowinemu? Łapka w górę za to, bo to było mocno. Okej. Znam temat. Czekaj. Coś przebił, coś. Przeciął ścianę, drugą też. Super. Lustro! Uwielbiam po prostu. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Jak tniecie tym takim liskiem, jak są grubsze warstwy, to czuć ten opór. Ja nie wiem, no tutaj nie czuł tego, że... Coś tam strzela w drugim pokoju. Czyjaś ręka. Ale jakiego miał farta, że tamtędy jeszcze nie szły kable na przykład do gniazdka. No. Ale jaja. Dobra. Co on robi? Nie. Kręci mu się w myjnie. Patrz! Owinęło go też. O, udusi go! O co chodzi? Jak on się uwolni stamtąd? Zatrzymało się, ktoś chyba zobaczył. Albo gdzieś jakiś system awaryjny.
to było moc, to było najmocniejsze, co widziałam. No, dzisiaj. To jest tak samo jak kręcisz mikserem, masz długie włosy. I mikser we włosach. Mhm. Albo w oczach. Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, kolejna anegdotka. Ja kiedyś z czymś takim się spotkałem. Miałem spodnie takie, że jak ochlapiesz, to widać wszystko. Nie pamiętam, kiedy był kolor spodni, nieważne. Ale poszedłem, umyłem ręce, odkręcam kran, a tam takie ciśnienie, że prosto leciała woda i centralnie na krocze. Wyglądał, jakby się obsikał. A ja musiałem później iść coś załatwić. A tu obsikany. Rozumiesz? A to w środku miasta, na stacji. Znam temat. Ten sam gościu tu zakładał. A propos miksera. Co ona robi? Co ona robi? Co ty robisz? Dlaczego ona pod szmatką miksuje, żeby nie chlapało, tak? A o to chodziło, żeby nie chlapało. Dobra. Jednak się zemściło. Fajne. Zaraz to zgasić, to nakręci tym mikserem. Nie, ona chciała tą szmatkę wyciągnąć palcami. To zgasić. No tak. Mhm. Leci. Leci samolotem, ale poszedł. To się pobawił. A to jeszcze ojciec mówi: synu, chcesz się przeleć z nowym samolotem, ja cię nagram. Mistrzostwo świata. Francja. Wziął flagę. Druga flaga. I wkręcą mu się w nogi. Majestatycznie. Ja podejrzewam, tam już leży i czeka na operację łękotki, nie? Ej, fajne. Fajnie mieć taką pamiątkę na całe życie. Kolano się wgniotło w dziurę jakąś na mecie, nie mam pytań. Pani trzyma ścianę i płacze. Woda leci. Leci woda z gniazdka? Czy mi się jak wydaje? Z gniazdka. Nie, ze ściany. Czemu ze ściany? Co plastikowa to? Rura wodna pękła. Super. One przywieszały telewizor i zrobiły dziurę w ścianie i przewierciły rurę plastikową. Rzuca piłą. Piła leci. I, i co, uwaga, i co? Uwaga, dogoni go. Gdzie on biegnie? Przed linią położył? Tak, przed linią! Przed linią, patrz! Nie, to on jakby to specjalnie zrobił. Grają dalej! Ale fail. I koniec. Po świrowaniu. On już myślał o tym, żeby cieszynkę zrobić. Ta, i patrz. Kontra poszła. I elo. Okej. Okay. Znam temat. Będzie ciął. Że tak pęka. Pękła podczas cięcia. O Boże! Tarcze zazwyczaj tanie pękają. Ale widzisz, gdzie to mu wleciało? No. Oho. Szczawik coś kombinuje. Nie skacz, nie na głowę spadnie, nie patrz. Nie skacz, nie skacz. Wow! Fajnie. Ale zobacz, jaki muł tam był. Bardzo głęboko, no. Ale w życiu byś nie spodziewał, że tam jest taki muł. Wow. O, mąż próbuje ograć. Jęga. Patrz. Tak z palca uderzył i wyszedł mu ten środkowy. On tak szybko chce wyciągnąć, patrz. Okej. Okay. Wow! Poleciało! Gdzie? W telewizji? No. Nie grajcie w jęgę! Śmiesznie, mocne! Śmiesznie. To zmusiło mnie do anulowania moich planów i powrót do łóżka. Co to było? Co to było? Co tu się wydarzyło? I co nie to wiem, ma co być? Ona robiła. Co to takiego wystrzeliło? Ona coś ściskała. Puder! Puder! Ale jakim cudem puder wybucha w rękach? Nie wiem! Co tam był, proch strzelniczy? Zamiast pudru? Okej, okay. Założył mu siatę, prawie że drugą, prawie że trzecią, prawie że czwartą, prawie że pioch. Dobre. Oszukali przez. Gdzie była obrona? Zarąbisty gol. Zanim obejrzymy ostatni filmik, postawcie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu. Miałeś jedno zadanie, pacanie. O, odpowiednie. Sprawdźmy tego pacana. Okay. Pomaga bratu wylewać jakąś ławę pod murem. Nie! 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 I wiesz co teraz? To zastygnie. Co tam się wyda... O kurde. Mocne!